witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dziś przygotowałam dla Was coś specjalnego. Dawno temu pojawił się program Sim Model, w którym brały udział werońskie piękności, a dziś chciałabym przedstawić Wam te znane już osoby po latach. Dowiemy się, jak zmieniło się ich życie, jak potoczyły się dalsze losy. Jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam do oglądania. Zaczynam! Pierwszy dom, który odwiedzimy, jest domem Halinki Feniks. Sam dom znajduje się na obrzeżach Werony, a w nim zamieszkuje Halinka ze swoją mamą. Halinka ma obecnie 37 lat. Jak widać, zmieniła się ona dość znacznie. Przeszła ona sporą zmianę wizerunkową, przede wszystkim stała się wielbicielką solarium, do tego ma powiększone piersi oraz zapuściła swoje włosy i wydobyła z nich naturalny skręt. Jak widać, zmianie uległ także kolor włosów. Jak już wspomniałam, Halina mieszka wraz ze swoją mamą, ale to nie jedyni mieszkańcy tego domu, ponieważ Halinka ma również hodowlę kotów. Jak sama mówi, jest to nie tylko jej praca, ale także pasja. Zaczęło się od adopcji jednego kociaka, a skończyło się na posiadaniu 5 kotów. Jednak Halinka postanowiła z tego hobby zrobić także interes i kotki można od niej odkupić. Kwota do ustalenia. Z pewnego źródła dowiedzieliśmy się, że w jej życiu po programie było kilku mężczyzn. Obecnie spotyka się ona z Anatolem, który jest od niej o 20 lat starszy. I zresztą to on sprezentował jej auto widoczne na ekranie. Halinka nie planuje założenia rodziny, wystarczą jej koty. Ulicę zatrzymujemy się przy największym domu, który tutaj się znajduje. Jest to ogromna willa, gdzie swoje miejsce zamieszkania znalazła Rebeka, a do jej drzwi kroczy już lokaj. Rebeka ma obecnie 32 lata. Spytaliśmy się jej naturalnie, skąd decyzja o zmianie koloru włosów i jak nam odpowiedziała, nie podobała się sobie na ekranie, stąd też zdecydowała się na oryginalniejsze uczesanie, a także pogłębienie swojego naturalnego koloru. Rebeka jest nadal narzeczoną. Jej partnerem jest Kamil, który należy do rodziny bogaczy, stąd też jej miejsce zamieszkania. Ich ślub planowany jest na wiosnę, czyli już bardzo niedługo. Jak sama mówi, nie pracuje, bo nie musi, a chwali się tym, że przeżyła koronawirusa oraz widziała ducha. Pozostając w dzielnicy najbogatszych mieszkańców Werony, z drona obejrzeć możemy posiadłość rodziny macierzanków. To tutaj nadal u rodziców mieszka 33-letnia Ala, która jak widać zyskała w ostatnim czasie zieloną karnację. Nosi teraz o wiele krótsze, spięte włosy, a do tego o wiele częściej się uśmiecha. Alicja prowadzi nocny tryb życia, dlatego właśnie o tej porze zaprosiła nas do swojego domu. Jest ona przy tym bardzo otwartą osobą, dlatego bez żadnego cienia żalu poinformowała nas ona o rozstaniu z Markusem, a także o utracie swojej młodszej siostry Klary, która zginęła podczas studiów. Ala przyznaje także, że jest samotna, choć ostatnio ma kogoś na oku. Alicja przyznaje się także do tego, że wstąpiła do sekty. Nie pracuje, a od czasu do czasu pomaga w sklepie z zabawkami wujka, gdzie przyciąga dzieci swoim oryginalnym wyglądem. Na przedmieściach Werony znajduje się kolejny dom, który zamieszkuje m.in. Olga. Olga to w tej chwili 31-letnia pani doktor. Jej wygląd od czasu programu praktycznie się nie zmienił, poza innym sposobem malowania się, co wytłumaczyły jej stylistki naszego programu. Mieszka ona na obrzeżach Werony wraz ze swoimi współlokatorami, ale nie chce ona zdradzić, jakie łączą ich relacje. Oficjalnie nie ma czasu na miłość. Twierdzi, że jest bardzo szczęśliwą osobą, ponieważ odnosi sukcesy w pracy. Nadal zajmuje stanowisko lekarza domowego, ale liczy w najbliższym czasie na awans. Prywatnie planuje urlop, a także pomaga swojej koleżance w przygotowaniach ślubnych. Naszej trasie jest przedmieście werońskie, to tam przy jednej ulicy swoje miejsce zamieszkania znalazły aż 3 uczestniczki programu Sim Model. Jedna z nich, Eliza, mieszka właśnie w tym domku. Eliza ma 31 lat i od momentu programu nic się nie zmieniła. Jest w dalszym ciągu wyrazista, bo taki jest właśnie jej styl. Po programie wynajęła dom na przedmieściu. Mieszka tutaj wraz ze swoim chłopakiem, Orlandem, a w ostatnim czasie przygarnęła do siebie także brata, który znalazł się w niekorzystnym położeniu. Eliza zwraca uwagę na to, że dom wyremontowała ona własnoręcznie i jest z tego bardzo dumna. Niedawno narodził się jej przyrodni brat Ernest. Jeśli chodzi o karierę Elizy, to w dalszym ciągu pracuje ona jako kierowniczka zmiany na barze.
Elizy znajduje się przytulny domek najstarszej uczestniczki programu, czyli Klementyny. Klementyna ukończyła 41 lat, a jej wygląd stał się o wiele bardziej glamour. Zmianę zauważyć możemy w jej uczesaniu, a także make-upie, który nosi zawsze dostosowany do ubioru. Klementyna nadal mieszka na przedmieściu, w tym samym domu, który planuje w niedługim czasie unowocześnić. Klementyna rozstała się właśnie ze swoim długoletnim partnerem Sebastianem, a ich syn wyprowadził się z ojcem. Klementyna ubolewa nad tym, że po udziale w programie nikt nie chciał zatrudnić jej jako naukowca, co było przecież jej marzeniem. Ostatecznie porzuciła ona te plany i pracuje jako bukmacherka. Bardzo dba ona o swój wygląd i czeka na propozycje filmowe. Znajdujemy się obecnie przed domem rodziny Kołderko, który jest znany w okolicy, zwłaszcza z wyprzedaży sklepiku, który tutaj się znajduje i jest bardzo lubiany. Z całą pewnością wiecie już, że mieszka tutaj Sonia. Sonia skończyła niedawno 35 lat, a także jest świeżo upieczoną mamą. Jeśli chodzi o jej wygląd, to zmieniła ona uczesanie, no i trzeba zauważyć, że nadal ma ona świetną figurę pomimo urodzenia dziecka. Sonia nie jest jeszcze mężatką, ale ma partnera Wacława, a owocem tej miłości stała się ich córeczka Wiktoria. Sonia mieszka w dalszym ciągu ze swoją mamą oraz braćmi w rodzinnym domu. Na dodatek jest ona posiadaczką wyprzedaży, czyli sklepu założonego przez jej matkę, a prawa własności do tego sklepu zostały jej przekazane w prezencie świątecznym. Zakończyła ona pracę fryzjerki, bo nie sprawiało jej to ani radości, ani nie przysparzało pieniędzy. W tym momencie spełnia się ona w roli matki oraz właścicielki wyprzedaży, a w ramach wdzięczności za przekazanie jej sklepu postanowiła ona spełnić największe życzenie swojej mamy o występie w telewizji. Zadaliśmy Soni również pytanie, co stało się z jej wygraną, no i przyznała się ona, że w dalszym ciągu leży ona w banku na lokacie oszczędnościowej. No i ostatnia uczestniczka programu Sim Model, która była także najmłodszą ze wszystkich. Mowa tutaj oczywiście o Mai, która mieszka w tym okazałym domu. Maja naturalnie bardzo wydoroślała, ma już 25 lat i stała się piękną kobietą. Jest zawsze elegancka i często widziana na szpilkach. Jeśli chodzi o jej życie prywatne, to jest szczęśliwie zakochana w Eryku, czyli byłym burmistrzu Werony. Ta dwójka doczekała się potomka, którym jest Hubert. Po zakończeniu programu Majka wyprowadziła się właśnie na przedmieście do swojego ukochanego i przyznaje, że obecnie ma znikomy kontakt ze swoją rodziną, także z Sonią, która znana była z tego programu. Majka stała się także właścicielką centrum handlowego, które kupił jej partner, ponieważ lubiła tam przebywać. Zdradziła nam ona również, że planuje wyjechać na dłużej z kraju.